Konsumenci obecnie wybierając jaja, wybierają najczęściej te z wolnego wybiegu lub z chowu ekologicznego, czyli zerówki lub jedynki, omijając szerokim łukiem trójki, czyli jaja z chowu klatkowego, twierdząc, że takie jaja ekologiczne mają wyższą wartość odżywczą, są po prostu dla nich zdrowsze. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że badania naukowe nie wykazują znaczących różnic pomiędzy wartością odżywczą różnych klas jaj. Okazuje się, że zarówno jaja z chowu ekologicznego, jak i jaja z chowu klatkowego mają bardzo zbliżoną wartość odżywczą, czyli podobną zawartość witamin, składników mineralnych, białka i innych substancji bioaktywnych. To, co odróżnia te jaja od siebie i to, co jest deklarowane w różnych badaniach konsumenckich, to przede wszystkim smak, zapach, a także wygląd. I okazuje się, że jaja ekologiczne są bardziej preferowane przez konsumentów i są częściej przez to wybierane. Oczywiście wchodzą tutaj również względy etyczne, co powoduje, że konsumenci częściej wybierają jaja ekologiczne czy jaja z wolnego wybiegu. To, na co warto zwrócić uwagę, kupując jaja, to to, czy jednak kupujemy je w sklepie, czy od hodowcy na targu. Lepiej jednak wybierać jaja oznakowane, bo wiadomo, że to są jaja, które są przebadane przez odpowiednie służby sanitarno-weterynaryjne. Jaja, które są kupowane na targu, szczególnie jeżeli są od niesprawdzonego hodowcy, mogą niestety zawierać różne substancje szkodliwe dla zdrowia, które po prostu kura znalazła jedząc paszę na tym tak zwanym wolnym wybiegu. Podsumowując całą wypowiedź, czyli potwierdzając mit lub go obalając, trzeba go obalić. Dlatego, że jaja są bardzo dobrym źródłem składników odżywczych i niezależnie od tego, czy są to jaja z chowu ekologicznego, jaja z wolnego wybiegu, jaja ściółkowe czy jaja klatkowe, wszystkie te jaja mają bardzo podobną wartość odżywczą. Oczywiście preferencje konsumentów są ważne, ale też należy zwracać uwagę na to, żeby jaja jeść. Zalecenia mówią o tym, że powinno się spożywać mniej więcej około 7 jajek tygodniowo, gdyż bardzo wiele badań wskazuje na to, że spożycie jajek od 6 do 12 nie wpływa na zwiększenie cholesterolu we krwi, ani nie wpływa na ryzyko rozwoju chorób serca.